Badanie audiometrii impedancyjnej wykonujemy podczas diagnostyki np. płynów infekcyjnych w uchu środkowym, przerost trzeciego migdałka, tzw. migdałka gardłowego oraz, co bardzo istotne, każdorazowo przed wykonaniem badania ucha wewnętrznego. Badanie audiometrii impedancyjnej polega na wprowadzeniu sondy do przewodu słuchowego zewnętrznego. Sonda ta jest zakończona nasadką, która jest dopasowana do wielkości ucha. Badanie audiometrii impedancyjnym jest badaniem bezbolesnym i nieinwazyjnym. Nie wymaga ono współpracy ze strony pacjenta. Możemy je wykonywać na przykład w śnie fizjologicznym, jeżeli dziecko obawia się tego badania, więc w takim przypadku rodzice mogą po prostu przyjechać do placówki z dzieckiem, które śpi i możemy to wykonać podczas snu. Badanie to jest badaniem bardzo krótkim, trwa około 2-3 minuty. To jest jeszcze istotne, aby pacjent był mało ruchliwy, po prostu żeby dziecko te 2-3 minutki było w jednej pozycji. W przypadku, kiedy wynik audiometrii impedancyjnej jest nieprawidłowy, kierujemy takiego pacjenta na konsultację laryngologiczną, aby laryngolog ocenił ucho środkowe czy przerost trzeciego migdałka. Natomiast jeżeli dziecko jest pod opieką laryngologa, jest ten przerost trzeciego migdałka albo dziecko jest alergiczne, badanie audiometrii impedancyjnej kontrolnie wykonujemy tak co 4-6 miesięcy. Natomiast istotne jest również to, aby badanie audiometrii impedancyjnej wykonać każdorazowo po zapaleniu ucha środkowego.